Chcę powiedzieć krótko taką rzecz. Może jeszcze sobie mogę wykorzystać sobie kilka minut. Chcę powiedzieć na temat sztu. Dlaczego chcę powiedzieć na temat sztu? Dlatego, że temat sztu jest rzeczą niezrozumiałą do końca przez ludzi, stał się pewnego rodzaju tradycją chrześcijańską. A jeżeli coś się stało tradycją chrześcijańską, to nie przynosi dalszych efektów. W Ewangelii Marka 16:16 jest taki tekst. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Chrzest, przyjaciele, nie jest po to, żeby wejść do nieba, bo można się ochrzcić, bo można się nie ochrzcić, się idzie do nieba, to do nieba się nie idzie przez to, że się ochrzcisz czy nie ochrzcisz, do nieba się idzie przez to, że się odda życie Jezusowi, obmyje się w Jego krwi ze swoich grzechów i przyjmie się Go jako Pana i Zbawiciela, dlatego się idzie do nieba. Ale tutaj jest napisane, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I słowo zbawiony i potępiony to nie są przeciwstawne sobie słowa. To jest w ogóle, wielu ludzi tak myśli, zbawiony to znaczy, że idzie do nieba, a potępiony znaczy, że nie idzie do nieba. No to jest nieprawda. Bo słowo zbawiony tutaj, to jest greckie słowo sozu, i to słowo oznacza uratowany. A słowo potępiony to nie oznacza nieuratowany, tylko skazany na śmierć. To jest wielka różnica. I to słowo, greckie słowo sozo, uratowany, ono tutaj jest obwarowane dwoma czynnikami. Uwierzeniem i przyjęciem chrztu. A zatem, do czego jest nam potrzebny chrzest? Przyjaciele, chrzest jest nam potrzebny do tego, żeby sięgnąć po głębie Boże, po które bez tego chrztu, który możemy przyjąć, a nie przyjmujemy, nie sięgniemy. Wyjaśnię to głębiej. Zanim to wyjaśnię, przeczytam Dzieje Apostolskie 2:38. Dzieje Apostolskie 2:38. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To, co tutaj mówi Piotr, to stawia przed nimi pewnego rodzaju wyzwanie. Otóż on nie mówi tylko uwierzcie w Jezusa, on mówi dajcie się ochrzcić. Musicie wiedzieć, przyjaciele, taką rzecz na temat chrztu, że na przykład wśród muzułmanów uwierzenie w Jezusa to nie jest taki problem jeszcze wielki. Bo to idzie w ogóle uwierzyć w Jezusa i dalej żyć w enklawie muzułmańskiej. Dokładnie jest wśród Żydów tak samo. Można uwierzyć w Jezusa i dalej żyć sobie w enklawie żydowskiej. Ale kiedy na przykład muzułmanin się ochrzci, to w bardzo wielu przypadkach zetną mu głowę. To jest zagadnienie ciekawe. A kiedy Żyd się ochrzci, to go na przykład wyrzucą poza enklawę żydowską. Bardzo ciekawe zagadnienie. Ja sobie to prześledziłem w różnych publikacjach. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że oddanie życia Jezusowi jest ciche. Nawrócenie jest ciche. Można się cichutko nawrócić. Można siedzieć sobie w piwnicy, oddać życie Jezusowi, zyskuje się niebo, idzie się do nieba i koniec. Rozumiesz? I nikomu nie trzeba o tym pisnąć słówka. A co to jest chrzest? Ano, przyjaciele, chrzest to jest publiczne przyznanie się do swojego odrodzenia. Kiedy się nawracasz,
Kiedy oddajesz życie Jezusowi, to jest to sprawa tylko między tobą i Bogiem. Powiem ci bardzo ciekawą rzecz. Otóż nawet diabeł nie wie, że się nawróciłeś. Wbrew obiegowej opinii, że diabeł jest wszystko wiedzący, tak? Śmiem twierdzić, że nie jest. Byśmy byli w potwornych kłopotach, gdyby diabeł był wszystko wiedzący. Wszystko wiedzący jest tylko Bóg. Tak samo diabeł nie jest wszędzie obecny i wszechmogący. Bo wszędzie obecny i wszechmogący jest Bóg. Okej? Diabła nie ma wszędzie. Demonów nie ma wszędzie. Ludzie myślą, że demony są wszędzie. Demonów nie ma wszędzie. One śledzą, kombinują, odchodzą, uciekają, przyłażą gdzieś z powrotem. One krążą silnie w chaosie. Natomiast ich nie ma wszędzie i one nie wiedzą wszystkiego. Ale kiedy się chrzcisz, to drogi przyjacielu, ty składasz duchowy podpis pod swoim duchowym odrodzeniem. I całe niebo, cała ziemia i całe piekło dostają maila. Jaś Kowalski na dowód swojego oddania życia Jezusowi, uznania Go za Pana i Zbawiciela, ochrzcił się. I wiecie, co się zaczyna dziać? Wszystko staje przeciwko Tobie. Do tej pory byłeś inkognito. To chrzest jest duchowym podpisem pod Twoim odrodzeniem, pod Twoim duchowym odrodzeniem. Po to się chrzcimy. Chrzcimy się, aby się ujawnić w duchu. Ujawnić w duchu. Ujawniamy się w duchu. Często ludzie na przykład mówią: Artur, ochrzcił mnie, tylko ja bym nie chciał, żeby to się znalazło w internecie. A ja mówię: a czemu byś nie chciał, żeby się to znalazło w internecie? Wiesz, bo to jest moja prywatna sprawa. Ja mówię: cholera jasna, chrzest nie jest twoją prywatną sprawą, bo u samej podstawy filozoficznej chrztu leży publikacja. Chrzest to publiczna sprawa. Publiczna. Oficjalna. To nie jest prywatna rzecz. Prywatne to jest twoje odrodzenie duchowe. Tak prywatne, że diabeł może się o nim nie dowiedzieć. Jest kopa ludzi na świecie odrodzonych duchowo i diabeł nie wie, że oni są odrodzeni. Oni tak pięknie żyją po światowemu, że zwiedli samego Lucyfera. On nie wie, a skąd on ma wiedzieć. W ogóle ludzie to myślą, że diabeł to potrafi zajrzeć komuś do głowy. Człowieku, diabeł nie może ci zajrzeć w głowę. Nie mówiąc, że w ducha twojego nie może zajrzeć. Wiesz, co diabeł może zrobić? Stać na zewnątrz i ściemniać cię, a jak ty mu uwierzysz, to on po prostu cię zawinie. Diabeł nie zna twoich myśli. Diabeł jest psychologiem. On patrzy na twoje zachowania, na twoje reakcje. Rozumiesz? A że jest parę milionów lat na tej ziemi, to zna wszystkich twoich przodków. Rozumiesz? Wy jak wyglądała, proszę ciebie, twoja... Jak się już tobą zainteresuje, jak poleci po temacie, proszę ciebie, twojej genealogii, to się dowie, że babka była czarownicą i zaraz pociągnie różne numery w twoim życiu. Ale dlatego, że to jest cwaniak. To cwaniak pierwszej linii. Rozumiesz, o co chodzi? To stary recydywista. Tak? To jest inny kaliber, wiecie. Chrzest jest właśnie po to, żeby się ujawnić. Kiedy my dajemy się ochrzcić, to jest greckie słowo baptizo. I to słowo mówi o zanurzeniu. Rozumiecie? To wiecie, co my robimy? My oficjalnie symbolizujemy, że my umarliśmy. Wchodzimy pod wodę, umarłem. Wyszedłem z pod wody, ożyłem. Ty tam podpisujesz się pod śmiercią starego człowieka i pod tym, że żyjesz dzisiaj jako nowy, wewnętrzny człowiek. I wszyscy zaczynają wiedzieć o tym od razu. Wszyscy. W naszym pierwszym kościele chrzciliśmy ludzi, a mieliśmy... Ciekawe mieliśmy temat, bo tam wody nie mieliśmy ciepłej, trzeba było gotować ją w karach i w takiej wannie i chrzciliśmy po kolei. Jeden wychodził, następny. Jeden, pamiętam, wszedł do tej wody, a tam trzeba było, no jak to w wannie się chrzcina dwa razy, to ciężko tak odłogą wannę. To był tak uwalniany od demonów, rozumiesz, że go musieliśmy trzymać,
pochodził, porzucił jak galarenę. Tylko wszedł do wody, natychmiast demony z niego wychodziły. Natychmiast. Rozumiecie? To, żebyście zrozumieli genezę chrztu. Chrzest, tak, to nie jest jakiś protestancki sakrament. Że w kościołach katolików to chrzciny się tam bierze dziecko, polewa się go wodą, kupa dymu, proszę ciebie, a potem, rozumiesz, jest impreza i wiesz, dostaje imię drugie. Piotr Paweł. Rozumiesz? I to jest, wiesz, i chrzciny mam, tak? Jest ojciec chrzestny, proszę ciebie, i matka chrzestna, i takie kongo, i to wszystko to. A u protestantów jest inaczej, bo to już jesteśmy dorośli i po dorosłemu się chrzcimy i się zrobił drugi protestancki sakrament. Takie samo gówno jak u katolików, tylko w innym opakowaniu. Niczym się to nie różni. Niczym. Byliśmy kiedyś na takiej konferencji, podchodzimy z Norbim, młodzieżowa konferencja. Parę setek młodych ludzi podchodziliśmy, pytamy się jednego, narodziłem się z Bożego Ducha, on mówi, zostałem ochrzczony, jak miałem 16 lat. Ja mówię, ty w ogóle słyszysz, co ci mówię? Czy narodziłeś się z Bożego Ducha? Zostałem ochrzczony, ja mówię, posłuchaj mnie. Czy oddałeś życie Jezusowi? A on się patrzy, jak starogawkę na twem. Bo jego rodzice ochrzcili. Ochrzcili go rodzice. Bo taka tradycja, pamiętam, to taka jest też formacja zbrojna, nazywała się Wolni Chrześcijanie. Wolni, co? Wolni oni są. Jesteśmy szybcy chrześcijanie i są wolni chrześcijanie. Taka frakcja, wolni chrześcijanie i oni chrzczą. Rozumiesz? Baptyści, następna ekipa. Rozumiesz? Chrzczą. Tam starci się nawet nazwali. Mówię, chrzciciele. Pomyślał, że ochrzcić kogoś, tak? Że się kogoś ochrzci, to w ten sposób ten człowiek do nieba pójdzie. Że się ten chrzest stawia jako taką ważną rzecz. Czyli przecież o tym to nie mówią, nie no, bo tu chodzi o odrodzenie duchowe, tylko że w konsekwencji, w praktyce ten chrzest jest bardzo mocno związany w ogóle z tym, że człowiek jest chrześcijaninem. Ale ja muszę was rozczarować, bo słowo chrześcijanin jest od słowa chrzest. Tylko od słowa Chrystus. Chrześcijanin to Chrystusowiec, a nie ochrzczony. Rozumiecie? To Chrystusowiec, a nie ochrzczony. Nie jesteś chrześcijaninem, bo się ochrzciłeś. Chrzest to jest oficjalna deklaracja. To jest dokładnie to samo, jak stoisz na ulicy i krzyczysz, Jezus jest moim Panem. To samo zrobiłeś, jak żeś się ochrzcił. To przez ten twój chrzest tak głośno krzyknąłeś, że jednym z twoim Panem, że diabeł się zesrał. Rozumiesz, o co chodzi? To się właśnie wydarzyło. I drugą rzeczą, bardzo ważną w chrzcie, to jest to, tak? Że to jest nazwane pierwszy uczynek sprawiedliwości. Coś ci teraz powiem. Jeżeli się ktoś nie ochrzci, to absolutnie, a może się ochrzcić, to absolutnie będzie miał problemy z posłuszeństwem. Bo Słowo Boże mówi, że to jest pierwszy uczynek sprawiedliwości. Pierwszy uczynek. A więc ludzie, którzy się nie chrzczą, tak, to oni nie otwierają sobie drogi do posłuszeństwa, tak, Bożemu Duchowi. A trzecia rzecz, która jest bardzo ważna w chrzcie, to jest to, że to jest pierwsza duchowa modlitwa. Jest napisane, że to jest prośba do Boga o dobre sumienie. Ludzie, którzy się nie chrzczą albo nie mają świadomości tego, co zrobili, tylko sobie zrobili w ogóle jakiś rytualny protestancki numerek, to oni w ogóle nie rozumieją, czym jest duchowa zasada prośby Boga o dobre sumienie. Wiecie, co to jest dobre sumienie? Powiem wam, co to jest dobre sumienie. Dobre sumienie polega na tym, tak, że zgrzeszysz i zleci to po tobie, jak woda po gęsi. O, to jest dobre sumienie. A powiedzieć ci, jak wygląda złe sumienie? Że zgrzeszysz i czujesz się potępiony. Taką zagadkę mam na dzisiaj dla was. A więc jeżeli czujesz się potępiony, jak zgrzeszyłeś, znaczy, że masz złe sumienie. Takie złe masz. I musisz się z tym zrobić porządek. Oczywiście ty nie musisz się chrzcić, żeby zrobić się z tym porządek. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ty możesz wziąć autorytet nad tym, tak? I sobie wyprostować te wszystkie rzeczy. Ale prawdą jest to, że kiedy ty z prawidłową informacją duchową idziesz się chrzcić, no to to jest twoja pierwsza modlitwa, rozumiesz? W której nie musisz stosować niczego, tylko wziąć się ochrzcić. Powiedz, Panie Boże, ja ustanawiam, że mam dobre sumienie. Od dzisiejszego dnia grzech nie będzie mnie karał. Nigdy.
Nigdy. Ja mam taki flow, że upadam na przykład i wstaję i idę dalej. Ja nie pamiętam takiego zjawiska, żeby mnie diabeł potępiał. Ja nie pamiętam. A wiecie, od kiedy ja nie pamiętam? Jak się ochrzciłem. Bo ja naprawdę wiedziałem, co ja idę robić. Ja tak bardzo chciałem się ochrzcić. Rozumiecie? Że się w głowie nie myślał. Jak się spóźnił na własny chrzest. Pamiętam, jak Norbert chciał się ochrzcić. My byliśmy wtedy w kościele zielonośrodkowym, tam mieli taką zajawkę, że trzeba skończyć kurs alfa. I kurs jest alfa. Pomijam genezę tego zjawiska. Znaczy on mi służył. Osobiście dla mnie to było dobre. Ja bym się cieszył. Ale Norbert nie miał ochoty kończyć tego kursu alfa. Chyba bardzo mu się spieszyło w życiu. I przyszedł do starszych zboru i mówi tak. Ja nie będę kończył kursu alfa, bo nie mam czasu chrzcić. A bracia starsi mówią do niego, tacy dostojni, mówią, nie, ty musisz skończyć kurs alfa. A on mówi, ja nie mam czasu kończyć kursu alfa, bo my wcześniej zaczęliśmy od pudła, wyszedł, jakbyś nie miał tam... To mu się nie składało. A to trwało, człowieku, tam z miesiąc. Ile? O, ojej. No już zapomniałem, ale jak powiem. No i on, a oni mówią, a co zrobisz? A co zrobisz? Mówił do niego, tam go chcieli lekko steroryzować, tak po zielonośrodkowemu. A co zrobisz? Mówi, jak ci co? Jak tam cię nie ościmy? No mówi, pójdę nad Wisłę i sam się oszczę. No więc oni stanęli przed faktem, że ich zborownik się ości sam w Wiśle. Więc wyobraźcie sobie, że zebrała się Rada Starszych i udebatowali, że on nie musi tego kończyć. I budali mu przeciwnie, nie wiem jak się to nazywa. Jakoś nie wiem. Amnestię, dyspensę budali, jak ładnie dyspensę dostał od kursu alfa. I go ochrzcili przy ciebie. Był tak najarany też na chrzest. Dlaczego? Dlatego, że to było bardzo ważne. Bardzo ważne było dla mnie, bardzo ważne było dla niego. Ja wiedziałem, że ja naprawdę byłem świadomy, o co chodzi. Ja wtedy czytałem takie książki Watchmana Nietzsche, to już wszystkie przeczytałem, to są na język polski przetłumaczone. Ja byłem, to był jeden z pierwszych nauczycieli duchowych mojego życia, Watchman Nietzsche. I ja w ogóle wiedziałem, czym jest chrzest. Ja nie szedłem się chrzcić, bo teraz będę porządnym zielonośrodkowcem. Wiesz, o co chodzi? Wiecie, jak ja szedłem się chrzcić? Byłem dumny. 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 Ja szedłem jak paw. Ja na swój chrzest zaprosiłem ze 100 bandytów z miasta. Dzwoniłem, mówię, panowie, przyjeżdżajcie tam na Sienno, ja się będę chrzcił. Przyjechało ze 20 karków, siedzieli, człowieku, patrzyli się. To ja robię, ja w tym prześcieradle, człowieku, rozumiesz, jak pajac, ale w tym tak szedłem, człowieku, rozumiesz, tak. Mówię, ha, teraz to jestem ktoś. Oni tak, chłopaki, siedzieli w ogóle, wiesz, ogromny, wiesz, nie? Ubrał się człowieku w szlafrok i nie młodszy. Ale ja byłem dumny, bo ja wiedziałem, że ja się podpisuję pod swoim odrodzeniem. Rozumiesz? Ja to wiedziałem. Ja miałem głębokie zrozumienie już chrztu wtedy. Ja rzucam wam te hasło, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bo ludzie to poszli, no ochrzcić, a dlaczego ty chcesz? Ja to często pytam ludzi, a czego ty chcesz się ochrzcić? Bo ty mówisz, ochrzci mnie. A mówię, dlaczego? Nie, mówię, normalnie, po polsku, nie w innych językach. Wyjaśnij mi, dlaczego ty chcesz się ochrzcić? No bo tak trzeba. No nie trzeba. Mamy pierwszy precedens tego, że koło Jezusa wisi bandyta na krzyżu, człowieku dokorywa, tak? Jezus mówi, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju, chłopak się nawraca, razem idę do raju, żadnego chrztu nic tam nie ma. Tak? Pierwszy zbawiony się nie ochrzcił. Pierwszy zbawiony się nie ochrzcił. Zauważyliście? No pierwszy zbawiony. Człowieku, od razu dyspensa na dzień dobry, bez łaska. Bez łaska, tak? Od razu człowieku, nie musisz, to nie musisz, lecimy. A więc to nie, to my to nie... Ja się pytam. Pan jakiś do mnie przyszedł i mówi tak, ochrzci mnie. Ja mówię, dlaczego on cię ochrzci, powiedz mi. A on tak usta mówi, na mnie popatrzył i on kształcił się dopiero się rozwijał w duchu, że on nie mówi, bo ja dalej nie pójdę. A on mówi, a skąd wiesz? A on mówi, nie wiem skąd wiem, ale wiem. Ja mówię, chrzczę cię w środek. Bo on przyszedł i mi powiedział prawdę, dlaczego on chce się ochrzcić. Bo on dalej nie pójdzie. On wiedział, że to musi nastąpić. Nie dlatego, że on już wiedział, że to nie jest kwestia nieba. Ludzie, chrzest to jest kwestia ziemi. Sukcesu na ziemi.
niebie ci nikt nie będzie pytał, czy ty się chrzciłeś. Rozumiesz, o co chodzi? A w ogóle daj spokój, tam to całkiem inne klimaty są. Czy nikt nie pyta, czy się chrzciłeś, czy ty zostawiłeś, wiesz, w innych językach mówiłeś tam, co tam robiłeś, żeby prorostwać, czy nikt nie będzie pytał. Tam nic to nie, tam to nie działa już. Tak? Nic tam nie działa. Wiara tam nie działa nawet, wiecie o tym. Tam już się nie wierzy nawet. Idziesz do nieba przez wiarę, a w niebie już jesteś niewierzący. Po co masz wierzyć, jak tam widzisz wszystko, tak? Siedzi póki go widzisz. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. No to po co tam wierzyć, jak widać? To jest proste i logiczne. Ja zachęcam was, tak? Jeżeli ktoś z was się jeszcze nie ochrzcił, to weź się ochrzci, tak? Normalną świadomością. A jeżeli ty już się ochrzciłeś, to weź sobie tę świadomość teraz przywróć, tak? Weź sobie usiądź i powiedz, Boże, ja rozumiem, dlaczego ja się ochrzciłem. Już teraz rozumiem, co wtedy zaszło. Ja teraz w imieniu Jezusa ogłaszam, tak? Że ja się podpisałem pod moim nowym narodzeniem. I wszyscy teraz wiedzą. Wszyscy! Oprócz ciebie, Panie Boże, wiedzą. Wszyscy aniołowie wiedzą. Wszystkie demony. Wszyscy już wiedzą teraz. Że ja się ochrzciłem. Rozumiesz? I też powiedz, Panie Boże, dziękuję ci, że mam dobre sumienie. Dobre sumienie. Boże, ja teraz w imieniu Jezusa przywracam mój pierwszy uczynek sprawiedliwości. Pierwszy uczynek. Rozumiesz? Pierwszy uczynek. Do tego was zachęcam. Chociaż kiedyś miałem przypadek, że przyszła do mnie jedna baptystka, która była już 18 lat baptystką. Jak się dowiedziała, co to jest chrzest, to przyszła do mnie i mówi, wiesz co, ochrzci mnie teraz, jak trzeba. Bo mnie ochrzcili, mówi, 18 lat temu tamte baptyści. I teraz mówi to, zobacz, a życie mam w porażce cały czas. Drugi raz ochrzciliśmy. Głębiej na temat chrztu, fundamenty wiary, proszę przesłuchać. Będziecie wiedzieć.